No to słuchajcie, przepraszamy naszego pupila. Pupilku kochany, zapraszam Cię na kanapę. Kopi na swoją pozycję, zapraszamy. Zapraszamy. Piesek wylądował na swoim, a my wracamy do ćwiczeń. Dolna noga ugięta, stopa flex górnej nogi, czyli paluchy na nas. Łokieć centralnie pod barkiem, stopa flex. Jedziemy góra-dół, do startu, gotowa. I lecisz, jedziemy raz. I dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, super, siedem. I na dwa tempa, czyli zatrzymaj, zatrzymaj, dół, dół. Siedem razy jeszcze. Sześć razy, cudownie. Pięć razy, świetnie Ci idzie. Cztery razy. Trzy razy, brzuch napięty, świetnie, ostatnie powtórzenie, jedziemy jeszcze raz góra dół, bo przecież chcemy ćwiczyć, chcemy mieć efekty, super, jeszcze cztery, jeszcze trzy, jeszcze dwa, jedziemy na dwa tempa, osiem, woohoo, siedem, dawaj, sześć, pięć, pięknie. Cztery. Super. Oddychaj. Trzy. Dwa. Świetnie. Ostatni raz. Pięknie Ci poszło. Przyciągnij piętę do pośladka. Poczuj, jak rozciąga się udok. Brzuszek napięty. Nie wyginamy się tutaj. Napinamy, napinamy. I odkładamy nogę z przodu. Druga noga, stopa, flex i pracujemy góra-dół. Pięknie, co jest bardzo istotne. Wewnętrzna część uda pracuje, a to jest część, którą ciężko zaangażować, więc tym bardziej się staramy. Osiem, siedem, sześć, pięć, pięknie, cztery, nie poddawaj się, trzy. Paluszki na nas, dwa. Super, pięknie. Przytul. Ekstra. I jeszcze raz. Dolna noga ugięta, górna noga wyprostowana, stopa, flex, paluchy na nas. Jedziemy góra-dół. I raz. Piękne, smukłe uda. To jest to, co nas interesuje. Cztery. Trzy. Dwa. I na dwa tempa. Osiem razy. Siedem razy. Sześć razy. Pięć razy. Cztery razy, trzy razy, dwa razy, ostatni i góra dół, osiem, siedem, paluchy na nas, sześć, dawaj pięć, niech zaboli, cztery, trzy, dwa i na dwa tempa, osiem, siedem, sześć, pięć, już kończymy tą nóżkę. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Pięknie. Stopa do pośladka. I wewnętrzna część. Jedziesz. Raz. Dwa. Trzy. Paluchy na nas. I jeszcze ósemeczka. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Cudownie przyciągnij. I moje drogie, przejdziemy sobie teraz do leżenia przodem, czyli do leżenia na brzuchach, ponieważ chciałybyśmy również troszeczkę zatroszczyć się o nasze plecki, żeby była równowaga. Pięknie, zatem przechodzisz do leżenia przodem. Bardzo ważne przy tym ćwiczeniu jest to, żebyś cały czas głowę miała w przedłużeniu kręgosłupa, czyli absolutnie nie zadzieramy w górę. Głowa jest w przedłużeniu kręgosłupa, pięknie. Robisz skrzydełka, łokcie masz przyklejone do tułowia, łopatki ściągnięte i pracujesz, prostujesz, uginasz łokcie. No to jedziemy. Osiem, patrz w dół. Siedem. Sześć, przy okazji napnij pośladki. Cztery, trzy,
2. Cudownie, rozluźnij. I powtarzamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rozluźnij. Oddychaj, dzieje się, o to chodzi. I powtarzamy. Przy okazji pracuje triceps, czyli miejsce, gdzie lubi powstawać filaneczka. Napinaj rękę, napinaj pośladki. Cudnie. Ostatnie powtórzenie. I lecimy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pięknie. Połóż dłonie na macie, na dłoniach połóż czółko, rozluźnij. I jedziemy z nóżkami w górę, napinamy poślady. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rozluźnij, pupa pracuje i jedziemy jeszcze raz. Głowa leży, 8. Dawaj, 7, mocno, 6. 5, napinaj, 4. 3, 2. Rozluźnij, tym razem stopy zgięte podeszwowo. Jedziesz góra, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rozluźnij, raz ostatni, jedziemy, jedziemy, a potem druga noga, dawaj, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nie na wysokości klatki, starasz się wyjść w górę, przyciągasz kolana, pięty złączone, to bardzo istotne, pięty złączone, a ty siadasz na pośladki siadają na piętach, a rękami ciągniesz w przód. Wspaniale! 2. Przechodzimy na drugą nogę. Dolna noga ugięta. Może przesunę się tu, żeby nie wypaść z kadru. Dolna noga ugięta. Górna noga wyprostowana. Paluchy mocno na nas, czyli stopa flex. I lecimy, kochani, z drugą stroną. Lecimy góra, raz. I 2, 3, 4, 5, 6, 7. I na 2 tempa. Góra, góra, dół, dół. Góra, góra, dół, dół. Góra, góra, dół, dół. Góra, góra. Jeszcze 4 razy. 3 razy. Pięknie. 2 razy. Ostatni. Super. Góra, dół. 8. Wytrzymasz. 7. Niech boli, bo jak boli, to działa. 4, 3. Paluchy na nas. Brzuch napięty. Pojedynczo. 8 razy. Ale dobrze. Nie odpuść podłogę. Nic ci to nie da. Chyba że sąsiad przybiegnie z odsieczą. Ha, ha. Dasz radę. 4, 3. 2 razy. Pięknie, ostatni. Jest, 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 jest. Połóż ugięte kolanko przed sobą. Stopa flex z drugiej stopy. Jedziemy góra, dół, góra, dół, góra, dół. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Przyciągnij piętę do pośladka. Świetnie. Przyciągnij piętę drugiej nogi. Jak ci idzie? Ufam, że wspaniale. Uginasz kolanko. Stopa flex. Powtarzamy. Jedziemy góra, dół. 8, 7, 6. Wspaniale. 5. Dawaj. 4, 3, 2 i na 2 tempa. Zatrzymaj. To bardzo istotne. 7 razy. Super. 6 razy. Palce na nas. 5 razy. 4, 3. Super,
3, 2 i pięknie jeszcze raz. 8 razy, wiem, że piecze. 7, ale wytrzymasz. 6, dawaj. 5, cudownie. 4, jedziesz. Tylko 3, jest pięknie. No to 2, uhuu. Ostatni, przytul, przytul, przytul stopę do pośladka. Oddychaj. Pięknie. Odłóż nogę z przodu i lecisz góra-dół. Dolną nogą. Pamiętaj, wewnętrzna część uda pracuje. To jest dosyć problematyczny temat. Musimy kiedyś o tym nagrać odcinek. Bo tu ciężko jest zaangażować tą partię. A nie chcemy, żeby była luźniutka. Nie, 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 nie. Świetnie. 3, 2. Pięknie. I przytul. I przytul. Cudownie. No to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do leżenia tyłem, czyli do leżenia na plecach. Kochani,